Dzień dobry. Witam serdecznie na spotkaniu autorskim zorganizowanym przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną imienia Witolda Gombrowicza w Kielcach w ramach programu Czytające Dyskusyjne Kluby Książki. Spotykamy się dzisiaj z panem Pawłem Reszką, dziennikarzem, reportażystą z wykształcenia historykiem. Dzień dobry. Dzień dobry, dziękuję bardzo za zaproszenie. Nasz gość od wielu lat współpracuje z lubelską redakcją Gazety Wyborczej. Na jego koncie znajduje się pokaźna liczba nagród i wyróżnień. Za książkę Diabeł i tabliczka czekolady otrzymał pan nagrodę imienia Ryszarda Kapuścińskiego i na podstawie tego zbioru reportaży został wystawiony spektakl na deskach lubelskiego teatru. Tak. Druga książka, Płuczki, poszukiwacze żydowskiego złota, również została doceniona. Weszła do finału Nagrody Literackiej Nike, do finału Literackiej Nagrody Europy Środkowej Angelus, a także została nominowana do Nagrody imienia Ryszarda Kapuścińskiego oraz do Nagrody Literackiej Gdynia 2020. Mam nadzieję, że się nie pomyliłam. Wszystko się zgadza. Chciałam zapytać, jak zaczęła się pańska przygoda z dziennikarstwem? No, zaczęła się dosyć dawno temu, bo ja zaczynałem pracę w 2002 roku, zaraz po studiach. Zaczęła się dość prozaicznie, po prostu przyszedłem do redakcji Gazety Wyborczej w Lublinie i zapytałem o możliwość odbycia stażu. Po prostu nie wiedziałem, czy w ogóle jest taka instytucja, ale uznałem, że jak powiem o stażu, no to a nie o etacie na przykład, to nie wygonią mnie za drzwi i tak też właśnie się stało. I stopniowo zacząłem po prostu tam pracować. Najpierw pisałem jako autor zewnętrzny, potem po kilku miesiącach przyjęto mnie do redakcji, dostałem etat i pracowałem tam do 2018 roku. Potem w międzyczasie jeszcze pisząc reportaże do dużego formatu magazynu Gazety Wyborczej, z którym teraz współpracuję i to jest moje główne zajęcie. To było też tak, że ja jakby dosyć późno zrozumiałem, że chcę być dziennikarzem. Moje kryteria wyboru zawodu były dosyć takie proste. Chciałem robić coś, co będzie mi dawało satysfakcję i będzie ciekawym zawodem. I właściwie, kiedy już kończyłem studia historyczne, znaczy wiedziałem z całą pewnością, że nie chcę być nauczycielem. Bardzo trudny zawód, a jak bardzo trudny, dotarło do mnie po praktykach, które miałem w trakcie studiów, bo ja byłem na specjalności nauczycielskiej i te praktyki były dla mnie to zderzenie z rzeczywistością szkolną, od której się odzwyczaiłem, bo skończyłem szkołę parę lat wcześniej, upewniło mnie w przekonaniu, że absolutnie nie chcę uczyć w szkole. I więc wybrałem dziennikarstwo i właściwie od początku tej pracy też chciałem pisać reportaże, ponieważ to było tak, że miałem sporo entuzjazmu do tej pracy i zawsze mi skracano tekst. Wiadomo, że każdy dziennikarz, który zaczyna pracę, jest bardzo przejęty sobą i jakby też tym, co robi. Więc ja nawet z dosyć błahych wydarzeń przynosiłem, oddawałem bardzo długie teksty, które zawsze mi przycinano do jakichś takich rozmiarów, które były dla mnie nieakceptowalne. I stopniowo odkrywałem, że reportaż jest takim gatunkiem, w którym można powiedzieć najwięcej i nikt mi tam za bardzo nie wyrzuci nic. Poza tym czytałem sporo reportaży też z Gazety Wyborczej. Ona gdzieś tam zawsze była w naszym domu obecna. I pamiętam taki tekst. To był chyba zbiór reportaży, to nie mój pies, ale moje łóżko. Reportaży dziennikarzy Gazety Wyborczej, wydany w 99, chyba 2000 rok. I był tam też taki tekst o paniach, które pracowały w hipermarkecie. I on był tak napisany, że one... Ja po latach zrozumiałem, na czym w ogóle polega fenomen reportażu i dlaczego on, jak to jest ten gatunek, który gdzieś tam zostaje w głowie, i pomogło mi w tym zdanie Wojciecha Tachmana, który powiedział, że reportaż to jest taki gatunek, który zbliża ludzi, nawet obcych, do siebie. I faktycznie, jak zacząłem się na tym zastanawiać, mimo że nie znałem w ogóle tych pań, które pracowały w hipermarkecie, ale ten tekst spowodował, że w jakiś sposób były mi bliskie.
stały mi się bliskie. Współczułem im, że mają taką ciężką, wymagającą pracę. Jak sobie to wszystko ułożyłem, uznałem, że właśnie to jest zawód, który chciałem wykonywać. Pierwsza z pańskich książek, Diabeł i tabliczka czekolady, to jest właśnie zbiór reportaży, które ukazały się w Gazecie Wyborczej. Zbiór reportaży o Lubelszczyźnie, która została przedstawiona jako teren ubogi, zacofany, pozbawiony udogodnień technicznych. W książce możemy wyczytać, że ponad 30% mieszkańców wsi lubelskiej nie ma toalety w domu. Chciałam zapytać, czy zaskoczyła pana skala tego problemu? Tak, to znaczy jakby też moją intencją, ja wiem, że te teksty tak się układają, mogą się tak układać i mogą wywołać taki obraz, o którym pani wspomniała na początku, mówiąc, że mamy tutaj do czynienia z regionem, który jest taki, 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 ale te teksty jakby, ta książka to nie jest przewodnik po Lubelszczyźnie, nie jest to kompendium dotyczące Lubelszczyzny, zresztą są tam teksty, które dotyczą nie tylko Lubelszczyzny, ale faktycznie większość bohaterów z tych tekstów żyje na Lubelszczyźnie, więc jakby takie te wnioski, które pani wspomniała, w jakiś sposób są nieuniknione, ale nie jest to próba oceny regionu, chciałem zaznaczyć, i też to jakby nie było moim celem jakby ocenianie tej części Polski w taki, a nie inny sposób. Zresztą nie uważam, żeby Lubelszczyzna jakoś tak odbiegała bardzo od innych województw ściany wschodniej. Wszystkie mają podobne problemy. Natomiast odpowiadając wprost na pani pytanie, tak, oczywiście, ponieważ jeden z tekstów, który znalazł się w Diable, dotyczy problemu braku łazienek. I z danych statystycznych, to jest tekst, który powstał parę lat temu, z danych statystycznych wynikało, że z tego co pamiętam, 48% chyba gospodarstw wiejskich na wschodzie Polski, w tym na Lubelszczyźnie, tych łazienek nie ma. I no, dane bardzo, bardzo poruszające i dające do myślenia, zwłaszcza, że no, jakby łazienka jest czymś absolutnie, rzeczą, na którym się nie zastanawiamy, jest w każdym domu i w ogóle nie traktujemy jej w kategorii dobrobytu, tylko po prostu tak jak dom powinien mieć dach, powinien mieć też i łazienkę, prawda? Jest to rzecz dla nas oczywista. Tymczasem w konfrontacji z tymi danymi, no, te dane faktycznie dają do myślenia, ale to są tylko dane, więc zacząłem zbierać materiał do tekstu o tym, jak się żyje bez łazienki, i taką główną konkluzją, główny wniosek, który płynie z tego tekstu, jest taki, że brak łazienki oznacza często wykluczenie społeczne, dosyć poważne. Jest tam na przykład historia licealistki, jest w tym tekście historia licealistki, która mieszka zresztą w domu w kamienicy w Luginie, która nie ma łazienki i przez cały okres edukacji nigdy nie zaprosiła nikogo do siebie ze szkoły, ponieważ cała rodzina załatwia się, korzysta z jego wychodka na podwórku, i gdyby zaprosiła koleżankę, to być może ona zechciałaby skorzystać z toalety, i byłoby to dosyć kłopotliwe i na pewno bardzo zawstydzające dla tej młodej osoby. Zresztą w tej samej kamienicy też mieszka para starszych ludzi. On choruje na cukrzycę, nie ma nogi. Państwo nie mają też łazienki, toalety. I żeby jakoś tą podstawową potrzebę zrealizować, no to żona tego pana wyjęła siedzisko, wyjęła z krzesła, i on po prostu siada i załatwia się do jakiegoś tam wiaderka. Więc no to, są to bardzo, bardzo, są to historie, które no, też w jakiś sposób otwierają nam oczy na to, co jest poza Warszawą, poza dużymi aglomeracjami. I że są obszary dotknięte problemem biedy, wykluczenia, i że warto o takich rzeczach wiedzieć też. W książce odmalowuje pan właśnie taki słodko-gorzki obraz Polski i Polaków. Często przedstawia pan historie trudne, wstydliwe. Zastanawiam się, co sprawiło, że ich bohaterowie chcieli się nimi z panem podzielić? Wie pani, to jest tak, że dosyć często bohater reportażu ma jakąś motywację, żeby mówić. To nie jest tak, że
że przekonywujemy go jakoś, nie wiem, łzami. Bardzo proszę ze mną porozmawiać, albo szef mnie zwolni. Nie płacimy za te spotkania, za rozmowy. I często jest tak, że po prostu ludzie potrzebują być wysłuchani, że im to coś daje i że ich wersja, historia powiedziana na ich warunkach, na spotkaniu, na którym czują się bezpieczni. Są to najczęściej kameralne spotkania, spotykamy się w domach często bohaterów, że jest w jakiś sposób im to potrzebne. Często są to ludzie, którzy są w jakimś stopniu bohaterami, mają sobie bardzo duże siły i odbiegają od takiego obrazu bohatera, do jakiego przywykliśmy. Nie są to ludzie, którzy są to ludzie, którzy żyją swoim życiem i starają się dźwigać ten ciężar, który mają. Pisałem kiedyś reportaż o pani, która wychowywała, na Lubelszczyźnie zresztą, w dawnym PGR-ze córkę, która była bardzo poważnie chora. Było to dziecko z niepełnosprawnościami i też miała takie schorzenie polegające na nietrzymaniu moczu. A to oznaczało, że jej mama tej dziewczynki, potem dziewczyny, musiała kilka razy dziennie ją nosić do łazienki. I to trwało 17 lat, bo tyle to dziecko żyło. I nawet do głowy nie przyszło, żeby... To znaczy, jakby robiła to, co do niej należało. I zmagając się też, spotykając się nie zawsze z takim sympatią otoczenia. I jakby opowiedzenie tej historii jest w jakiś sposób, jakimś takim, nie chcę użyć za wielkich słów, ale być może czymś w rodzaju jakiegoś takiego symbolicznego zadośćuczynienia, wie pani, tego, że inni, że ktoś jakby przeczyta tą historię i zrozumie, że, no, że bohaterstwo nie polega tylko na tym, że nie jest to coś, z czym mam do czynienia na wojnie, w sytuacjach ekstremalnych, ale też w życiu się zdarza. Oczywiście są też inne motywacje, na ktoś czuje się na przykład skrzywdzony przez system. Uważa, że został źle potraktowany. Wtedy reporter, dziennikarz jest tą instancją, która często jakoś tam pomaga wybrnąć z tej trudnej sytuacji, więc motywacje są różne. Przedstawia pan Polaków jako naród, który się wstydzi. Wstydzimy się biedy, braku toalety w domu, swojej orientacji seksualnej. Natomiast co najbardziej mnie zaskoczyło, to właśnie w książce Diabeł i tabliczka czekolady wyczytać możemy, że ludzie wstydzą się również dobrych rzeczy, na przykład bycia uhonorowanym odznaczeniem Sprawiedliwy wśród Narodów Świata, co, przyznam szczerze, bardzo mnie zaskoczyło. Dlaczego tak się dzieje? No, mnie też to bardzo zaskoczyło. Zresztą większość z tych tekstów bierze się z jakiegoś tam zdziwienia. No, to jest akurat sprawa już sprzed kilkunastu lat. Przeczytałem w lokalnej gazecie o tym, że w okolicach Białej Podlaskiej, że kilka rodzin z okolic Białej Podlaskiej wkrótce w ambasadzie Izraela odbierze medal honorowy Sprawiedliwy wśród Narodów Świata, czyli wyróżnienie przyznawane za bezinteresowną pomoc na rzecz społeczności żydowskiej podczas II wojny światowej za ratowanie Żydów. I te rodziny poprosiły, żeby nie było obecnych dziennikarzy na spotkaniu. Żeby absolutnie nic o tym nie pisać, nie pokazywać w telewizji, nie informować w radiu. I no właśnie zabrakło mi odpowiedzi na pytanie, bo dlaczego? Dlaczego? Jak to zrozumieć, prawda? Mamy do czynienia z czymś tak absolutnie jednoznacznym jak pomoc, i to w sytuacji naprawdę ekstremalnej, pomoc, która wcale nie była czymś oczywistym. I czego to się wstydzić, należy być dumnym z tego. Więc pojechałem w teren, zacząłem zbierać materiał, no i okazało się, że po prostu część tych osób obawia się tego, że na przykład zostaną oskarżeni, że brali pieniądze za pomoc, że będą musieli się tłumaczyć, wstydzić. I jakby to, napisałem ten tekst, ale to zdziwienie we mnie nie minęło. No bo nadal wydawało mi się czymś absolutnie zdumiewającym, że to otoczenie, które otacza te rodziny moich bohaterów, uważa, że tak jakby uważało, że lepiej nic
nie trzeba było ratować, prawda, tych rodzin żydowskich. Pamiętam, że wtedy współpracowałem jeszcze ze Ośrodkiem Brama Grodzka Teatr NN, pracując nad tym reportażem. To jest ośrodek z Lublina, który dokumentuje losy społeczności żydowskiej w Lublinie. I oni wtedy przygotowywali leksykon w ogóle, taki właśnie osób honorowanych tym wyróżnieniem na Lubelszczyźnie. Na Lubelszczyźnie, czy w skali też ogólnopolskiej, już teraz nie powiem precyzyjnie. W każdym razie w pewnym momencie prace nad tym leksykonem zostały wstrzymane ze względu na opór tych właśnie uhonorowanych, że po co o tym pisać, że może jeszcze nie czas. I zresztą piszę o tym też w reportażu, to też absolutnie zdumiewające, ale jakby pozytywna wiadomość jest taka, że minęło parę lat, ta edukacja w jakiś tam sposób poszła do przodu i ci sprawiedliwi już się tak nie boją, mówią o tym, co widzi w sposób taki otwarty. I bez już powtarzając się, bez jakichś obaw większych. Podobną sytuacją spotkaliśmy się też w reportażu opowiadającym historię rodziców, którzy zdecydowali się oddać do przeszczepu narządy swojego tragicznie zmarłego syna. I z tego powodu spotkali się z niechęcią w swoim środowisku. Dlaczego? Czy aż tak trudno jest nam uwierzyć w dobre intencje drugiego człowieka? No to akurat to jest historia w pewnym sensie zbliżona do sprawiedliwych, bo mamy tutaj jakby do czynienia z sytuacją, w której młody chłopak też ze wschodu Polski zginął w wypadku samochodowym. Jego rodzice, on doznał bardzo rozległych obrażeń mózgu. Był podtrzymywany sztucznie przy życiu kilka dni. W końcu tą aparaturę odłączono. Rodzice zgodzili się na to, żeby te organy pobrać do przeszczepu. No właśnie, no i zaczęło się, prawda? I sąsiedzi zadawali im kłopotliwe pytania: no jak to, jak teraz ten syn się dostanie do nieba, a jak wątroby nie ma? Tak jakby człowiek cały kompletny tylko miał ten zaszczyt. I tutaj też mieliśmy do czynienia z sytuacją, jakby, która wydawała nam się absolutnie jednoznaczna moralnie, a tymczasem. Pani pyta, jaki jest powód. No, jakby inny w przypadku sprawiedliwych, a inny w tym. Oczywiście tutaj w jakiś sposób to nauczanie Kościoła z całą pewnością miało wpływ na to, że wiele osób uważało, że i też ta tradycja pochówku w opozycji do kremacji. Wiele osób na wsi uważa, że jakby kremacja jest czymś absolutnie nie do przyjęcia. Więc to wszystko miało jakiś tam wpływ. Natomiast to, co jest niezwykle budujące w tej sprawie, to fakt, że pomimo tego, że ci moi bohaterowie, rodzice tego chłopaka, który oddał którego organy próbowano do przeszczepu, pomimo że oni się spotkali również z jakąś tam niechęcią ze strony otoczenia, to nigdy podczas naszych spotkań, czy podczas naszych rozmów, nigdy nie usłyszałem od nich takiej deklaracji, źle zrobiliśmy. Oni byli absolutnie przekonani, że to była jedyna słuszna decyzja i stali się takimi wręcz ambasadorami właśnie donacji. W tym swoim najbliższym otoczeniu byli przekonani, że zrobili bardzo dobrze. No i to jest też budujące bardzo. Tak mi się wydaje. W przypadku tekstu opowiadającego o grupach katolickich zajmujących się leczeniem z homoseksualizmu posłużył się pan metodą reportażu uczestniczącego. Czy mógłby nam pan wyjaśnić, na czym konkretnie w tym przypadku ta metoda polegała? To był tekst, który. W Polsce jest kilka grup, które oferują chętnym zmianę tożsamości. Ktoś, kto jest osobą homoseksualną, chce być hetero, idzie do takiej grupy i pomocą członków tej grupy i Bożą przede wszystkim otrzymuje tą szansę
żeby pozbyć się tych takich, jak oni mówią, niechcianych pragnień pod adresem mężczyzn czy kobiet, zależy od płci. Grupy te charakteryzują się jakby taką, z natury rzeczy one działają w sposób taki raczej no, zapewniający uczestnikom minimum prywatności. Działają w sposób skryty i oczywiście najpierw jako dziennikarz, to są grupy katolickie, najpierw jako dziennikarz wystąpiłem, prosiłem najpierw, żeby skontaktowano mnie z kimś, kto się wyleczył, bo oni przedstawiają to jako proces leczenia, prawda? Trafia do nich osoba homoseksualna, gej, a tymczasem po przejściu tego całego procesu, no i mamy do czynienia z kimś, kogo pociągają kobiety. Więc poprosiłem, żeby skontaktowano mnie z taką osobą. Sądziłem, że ta osoba z pewnością opowie o jakichś tam swoich doświadczeniach. Jakby reportaż też ze względu na taką, zresztą nie tylko reportaż, wielu dziennikarzy zmienia tożsamość swoim rozmówcom, żeby jakoś tam chronić czy dbać o ich prywatność, więc tak pewnie byłoby w tym przypadku. Nie skontaktowano mnie z taką osobą. Co więcej, ten kontakt między mną a tym ośrodkiem no, dość szybko się zakończył. Nie chciałem ze mną rozmawiać jako z dziennikarzem. Uznałem, że najlepiej będzie, jak sam sprawdzę, jak to wygląda, więc sfabrykowałem taką historię o właśnie niechcianych pragnieniach i zapisałem się do dwóch grup. Jedna to była grupa modlitewna, która polegała na tym, że się modliliśmy dużo. I też przekonywano nas, jakby indukowano nam, jak wielkim grzechem jest to, że ktoś próbuje żyć zgodnie z tym, co czuje. A druga grupa, która działała w Radomiu, była prowadzona przez takiego psychologa amatora. Dominowały tam wykłady tego pana, mocno dotyczące seksualności, bardzo takie podawane te wykłady były w sposób taki mocno bezpruderyjny sposób i dosłowny, nie będę cytował. Oraz sporo się przytulaliśmy, ponieważ wiele z tych grup wychodzi z założenia, że zgodnie z jakąś tam podbudową teoretyczną, którą stworzyły, że homoseksualizm wynika z deficytu ojca w dzieciństwie. Czyli dziecko pochodzące się w rodzinie, gdzie tego ojca nie ma, jest homoseksualistą, no bo jakby wciąż tego ojca poszukuje, tylko podświadomie i dokonuje takich wyborów, nie innych, jeżeli chodzi o swoich partnerów życiowych. No i co z tym zrobić? No trzeba jakby ten deficyt jakoś zwalczyć ojca, więc zniwelować. Więc ten pan, który prowadził grupę w Radomiu, był takim naszym tatusiem i okazywał nam dużo ciepła, przytulając nas, prawda? On zaznaczał, że był to oczywiście dotyk nieerotyczny, ale łatwo sobie, no, jakby no nie brzmi to zbyt profesjonalnie. Więc jeździłem na te zjazdy i później napisałem reportaż. Ja cię synu naprawię. Psychologowie już bardzo dawno wydali dosyć kategoryczny osąd na temat tego typu terapii reparatywnych, o których z całą pewnością można powiedzieć, że mają destrukcyjny wpływ na psychikę osób, które są nim poddawane. I jedyne, co mogą spowodować, to zwiększone poczucie winy. Natomiast to był reportaż wcieleniowy. Akurat nie jest to mój ulubiony. Nie jest to moja ulubiona forma reportażu. W tym akurat przypadku nie było innej, nie, Możliwości. tak, nie było innej możliwości. Są reporterzy, którzy akurat jakby sprawdzają się w tym. Ja nie bardzo. Ja jednak wolę taką otwartą rozmowę, chociaż nie zawsze to jest oczywiście możliwe. I to był chyba jedyny reportaż wcieleniowy, jaki napisałem w życiu. A jak kończyły się historie osób poddawanych tego typu terapiom? Czy spotkał pan chociaż jedną osobę, która twierdziłaby, że faktycznie została wyleczona z orientacji homoseksualnej?
Nie spotkałem. Natomiast wróciłem do tego tematu po kilku latach. Jesienią ubiegłego roku napisałem jakby drugą część tego tekstu. Ona się ukazała w dużym formacie. Nie był to już reportaż wcieleniowy, tylko taki tradycyjny tekst napisany w sposób tradycyjny. Rozmawiałem z osobami, które były w tych grupach i które opowiedziały mi o konsekwencjach tej psychoterapii, w cudzysłowiu, takiej katolickiej psychoterapii, w cudzysłowiu, której byli poddawani. I mimo że te terapie zakończyły się, że ich bytność w tych grupach zakończyła się wiele lat wcześniej, wciąż odczuwają konsekwencje. Wciąż czują się winne tego, że na przykład jeden chłopak czuje się winny tego, że spotyka się z innym mężczyzną, uważa, że po prostu wciąż z tyłu głowy ma jakby zaindukowaną takie przekonanie, że to, co robi, jest złe i że będzie musiał za to odpowiedzieć kiedyś, że jest to niezgodne z nauką Kościoła. Też trzeba powiedzieć, że jakby osoby, które trafiają do takich grup, najczęściej pochodzą z rodzin bardzo wierzących i to jakby to wszystko się łączy ze sobą. Więc jakby nie spotkałem osób wyleczonych w cudzysłowie, ale spotkałem za to osoby zranione bardzo mocno, skrzywdzone przez osoby, które podają się za psychologów i oferują rodzaj cudu, który raczej się nie ziści. Bohaterowie pańskich reportaży, opowiadając o swoim życiu, odpowiadają jednocześnie na pytanie, czym jest szczęście. Dla każdego znaczy ono co innego. Ja natomiast jestem ciekawa, czym dla pana jest szczęście, jakby je pan zdefiniował. Wie pani, no ja jakby moje szczęście zdefiniowałbym je w sposób dosyć niejednoznaczny, no bo oczywiście czym innym jest szczęście reportera, czym innym jest jakby osoby, którą jestem, kiedy wracam z pracy, no moja definicja szczęścia jest raczej dosyć banalna i oczywista i dotyczy raczej spraw rodzinnych. Tego, kogo ma się wokół i na kogo wsparcie można liczyć, więc jakby tu bym identyfikował to szczęście. Ale to oczywiście jakby ile ludzi, tyle definicji, zresztą te teksty dotyczące szczęścia są w Diable i tablicy czekolady są napisane w sposób taki dosyć niejednoznaczny, no bo czy możemy sobie wyobrazić, że na przykład no, jedna z bohaterek opowiada, że jest szczęśliwa od pewnej daty i od tej daty właśnie jej życie uległo diametralnej zmianie i teraz każdy dzień jest dobry, a będzie jeszcze lepszy. Jak ją pytamy o tą datę, okazuje się, że jest to data, kiedy jej mąż się powiesił, który ją katował przez wiele lat i ona jakoś tam przecisnęła się przez to sito systemu, który miałby jej teoretycznie zapewnić bezpieczeństwo. No więc to szczęście jest kwestią bardzo indywidualną i niejednoznaczną. Pisząc swoje teksty, wchodzi pan głęboko w życie bohaterów, oddaje im głos, przedstawia ich punkt widzenia. Czy trudno było zachować dystans podczas pisania tej książki? Pyta pani o diabła, tak? Mhm. Czy trudno było zachować dystans? Tak, oczywiście, ponieważ wydaje mi się, że dla wszystkich reporterów wspólne jest to, że wybierają tematy, które ich poruszają jakoś tam. I pisanie reportażu oznacza też, że że żyjemy tą sprawą dosyć długo. Niektóre reportaże powstają z różnych powodów, powstają tygodniami, miesiącami. Cały czas i nie za bardzo można to wyłączyć, jak się wraca do domu. Na przykład jest w Diablej tablicy czekolady taki reportaż o dzieciobójczyni z Czerniejowa pod Lubinem, która odsiaduje teraz karę 25 lat pozbawienia wolności za zabójstwo 5 noworodków. I ja odbyłem z nią kilka rozmów do tego reportażu. Też sporo czasu poświęciłem na to, żeby przestudiować te akta sprawy karnej. I to nie jest tak, że po prostu
wychodzę z sądu, na przykład wychodzę z czytelni albo wychodzę z aresztu śledczego, gdzie rozmawialiśmy, wracam do domu i od razu po prostu jestem w stanie się przestawić na tryb taki w pantoflach. Gdzieś tam z tyłu cały czas jest. I więc oczywiście trudno jest zachować dystans. No to jest jakby kwestia, reportaż to jest rzemiosłem. I jako rzemiosło polega pewnym regułom. Nie jest to sztuka, tylko jest to po prostu rzemiosło, coś, czego trzeba się nauczyć. I tak samo jest z tym dystansem. Trzeba sobie stawiać wyraźne granice i być konsekwentnym po prostu. Za książkę Diabeł i tabliczka czekolady otrzymał pan nagrodę imienia Ryszarda Kapuścińskiego. Czy to wyróżnienie miało jakiś wpływ na rozwój pańskiej kariery? Oczywiście. Miało. Wszystkim dało mi takie. Dało mi bardzo dużą motywację. Dał mi margines też poszerzone zaufania ze strony moich wydawców. Spowodowało, że napisanie kolejnej książki stało się dużo prostsze. Już nie musiałem, tak jak w przypadku Diabła. Diabeł składa się z kilkunastu reportaży, które powstawały w różnym okresie czasowym. Teraz mogłem sobie pozwolić na to, żeby po prostu na przykład wyjechać na 2 tygodnie i zająć się jednym tematem, co było dla mnie przedtem dosyć takim luksusem trudnym nawet do wyobrażenia, bo ja pisząc Diabła pracowałem też w redakcji newsowej. Więc pisałem teksty też newsowe, wydawałem gazetę, internet. I oprócz tego robiłem reportaże. Więc to wszystko jakby powodowało, że te teksty no, pisałem dużo, dużo wolniej niż to robił, gdybym nie miał tych wszystkich zajęć. Nagroda Kapuścińskiego. Wszystko to jakby uprościła. Była też dla mnie źródłem ogromnej satysfakcji i takiej no, satysfakcji ogromnej. Na czacie pojawiły się pytania od czytelników, pozwolę sobie Proszę bardzo. przeczytać. Która z historii, które opisał pan w książce Diabeł i tabliczka czekolady, poruszyła pana najbardziej? To jest, no właśnie, nie wiem, czy to byłoby w porządku, gdybym powiedział, że. Bo to w jakiś sposób to jest rodzaj rankingu też. Ta poruszyła mnie najbardziej, ta trochę mniej, a ta już w ogóle. Wszystkie były bardzo poruszające. Niektóre się pamięta dłużej, niektóre się pamięta krócej. Wspomniałem już o historii pani dzieciobójczyni z Czerniejowa, która odsiaduje karę pozbawienia wolności za zabójstwa noworodków. To była taka sprawa, która. Jeszcze powiem o tym, jeżeli pani pozwoli, bo to była taka sprawa właśnie, która raz, że wydała mi się w jakiś sposób uniwersalna dla innych spraw dotyczących przemocy domowej w Polsce, a dwa, że ze względu jakby na skalę tego, co się stało, była też poruszająca. Dla mnie, jako dla człowieka, dla reportera, ale chciałem powiedzieć, że tak to jest, że jak na śmietniku znajdzie się dziecko, na przykład, to policja zawsze szuka matki. Nigdy nie szuka ojca. Zawsze szuka matki. I tak jest cały czas, że ci ojcowie są gdzieś tam, robią te dzieci, później znikają. Zawsze mogą powiedzieć, nic nie widziałem. I tak było zresztą tutaj, w przypadku tej bohaterki mojego tekstu, która urodziła 5 dzieci, a mąż, który z nią mieszkał, stwierdził, że nie zauważył żadnej z tych ciąż. Widział po prostu. On został skazany, ale ten jego wyrok został skazany za nakłanianie do zabójstwa jednego z dzieci. Ale jego wyrok był ułamkiem tego, który ona dostała, prawda? I to była taka sprawa, którą właśnie zapamiętałem na bardzo, bardzo długo.
i która gdzieś tam jakoś tam cały czas do mnie wraca, no bo też napisałem później dwa reportaże o partnerach dzieciobójczyń też. Skoro policja o nich nie pyta, no to ja pomyślałem, że jakoś tutaj zapytam. Ale też jest też na przykład taki tekst w Diable, to też jest tekst o przemocy domowej. Aha, bo ja jeszcze tego nie powiedziałem, to jest ważna informacja dla tych państwa, którzy nie czytali Diabła, no jakby to moja rozmówczyni, która odsiaduje tą karę pozbawienia wolności za zabójstwa noworodków, opowiada mi o swoim trudnym życiu, w którym takim naj... Tym, co widać tam najlepiej, jest przemoc. Przemoc domowa, której ona była poddawana przez wiele lat, była bita. I to też każe nam spojrzeć nieco inaczej na... Nie usprawiedliwić, tylko spojrzeć nieco inaczej na tą całą historię. A druga historia z Diabła, o której chciałem powiedzieć, to jest też taka historia, to jest historia też związana z przemocą domową. Ona opowiada o woźnej w jednej z lubelskich szkół. Matce trojga dzieci, którą znęcał się mąż. Ona w końcu zdecydowała się zgłosić ten fakt na policję. No ale jak to w Polsce? No, wciąż razem mieszkali pod jednym dachem, więc. I on nie powiedział, że tak, w związku z tym, że ona to zgłosiła, to on pójdzie do tej szkoły i narobi jej takiego wstydu, że on zwolnił. I ona jakoś w desperacji zadzwoniła do tej szkoły w dniu, kiedy on miał tam pójść i powiedziała, że jest alarm bombowy. Po to, żeby szkołę ewakuowali, żeby nie mógł pójść do niej. Sprawa skończyła się tak, że dostała wyrok za wywołanie alarmu bombowego, a mąż stwierdził, że jest za niski, że powinien być większy. To jest, no właśnie, to jest takie, no właśnie, to jest też jedna z tych spraw, które gdzieś tam po zakończeniu pracy nad tekstem jakoś tam zostały mi w głowie i jakoś tam rezonują. Kolejne pytanie z czatu. Czy zdarzyło się, że osoby, których historię pan opisał w książce, miały pretensje o to, że zostały przedstawione inaczej niż by chciały? Tak, całkiem często. Bo to jakby rzecz polega na tym, że reportaż przedstawia mój punkt widzenia, ja wybieram punkt obserwacji, ja pokazuję świat takim, jakim go widzę, jakim chcę, żeby zobaczyli moi czytelnicy. I nie zawsze jest to tożsame z pragnieniami bohatera, który chce być pokazany oczywiście w sposób, w Z jak jaki najlepszej strony. na przykład. Prawda? Więc całkiem często się zdarza, że bohater uważa po tym, że sam to lepiej napisał. Przejdziemy teraz do drugiej książki. Płuczki, poszukiwacze żydowskiego złota. To reporterska opowieść o wieloletnim procederze przeszukiwania zbiorowych mogił na terenie byłych obozów zagłady w Bełżcu i Sobiborze w poszukiwaniu kosztowności. Chciałam zapytać, czym są tytułowe płuczki i kiedy pierwszy raz pan o nich usłyszał? To może zacznę od końca, dobrze? Pierwszy raz o Płuczkach usłyszałem to chyba 2007 roku. Rozmawialiśmy o tekście Sprawiedliwych wśród Narodów Świata. Jednym z konsultantów przy tym tekście był nieżyjący już historyk, znakomity Robert Kowalek, pracownik Państwowego Muzeum na Majdanku i też Muzeum w Bełżcu. Rozmawiałem z nim o Sprawiedliwych, on zresztą wypowiada się w tym tekście. I on też powiedział mi podczas jednej z rozmów, a nie wiem, czy wiesz, że obóz zagłady w Bełżcu był rozkombowany, co jakby było to dla mnie... No nie miałem o tym pojęcia. Wydawało mi się czymś absolutnie nieprawdopodobnym, że w miejscu, w którym ponad 400 tysięcy osób zostało zagazowanych, spalonych, potem po spaleniu ich ciała zostały zmielone w młynkach do kości. Ich kości zostały zmielone w młynkach specjalnych i zakopane, że po tym wszystkim po prostu ktoś był w stanie kopać tę dołę po to, żeby coś sobie znaleźć.
Wydawało mi się zresztą wtedy, że z całą pewnością to był taki proceder taki no, jakiś jednostkowy, no, że coś, nie wiem, no, ktoś chciał zarobić na włódkę, przyszedł. Krótko mówiąc, że nie było to, nie było, nie, nie było to, nie miało to sobie nic ze zjawiska, o czym warto pisać. No a potem się okazało, że jednak było to zjawisko i że w przypadku Ibełżca i Sobiboru tam kopano przez wiele lat, a w przypadku Sobiboru ostatnio udokumentowane przypadki kopania w grobach masowych to jest 85 rok, kiedy milicja zatrzymała grupę panów z Lublina, którzy z łopatą. Którzy mieli taki pomysł, że po prostu wykopią dół, wezmą wypełnią worki kośćmi półspalonymi, zawiozą to sobie do Lublina i tam spokojnie posegregują. A tytułowe pouczki, no to są. To jest rodzaj. Pouczka to jest. Pouczka to jest termin pochodzący z warsztatu XX-wiecznego przeszukiwacza ludzkich kości. Bo akurat podobnie jak i w Bełżcu i w Sobiborze również zwłoki zamordowanych tam ofiar, głównie żydowskich, zostały spalone. Potem zakopano te szczątki kości w dołach, a potem kopacze wydobywali te szczątki na powierzchnię i je przeszukiwali. Oczywiście Niemcom, jak się zamorduje 180 tysięcy ludzi, czy 400 jak w Bełżcu, no to niemożliwością jest pozbycie się takiej ilości ciał, więc część ciał została nietknięta. I w przypadku Sobiboru, jakby Sobibór leży na takim terenie bagnistym. Są tam fragmenty gruntu przesiąknięte wodą i kopacze wpadli na pomysł, że wykopią dół, ten dół się wypełni wodą i w tym dole z wodą będą mogli sobie te szczątki wydobyte z grobu przepukiwać po to, żeby łatwiej dostrzec złote koronki zębowe na przykład, czy jakieś tam resztki biżuterii, złota. I to jest właśnie pouczka. Pouczka wyglądała tak, że był to dół z wodą i na tych zdjęciach, do których dotarłem z akt sądowych, pouczka wygląda w ten sposób, że jest to otwór otoczony takim czymś na kształt niewielkiego pagórka. Jak się przyjrzymy bliżej, no to ten taki pagórek, to takie wybrzuszenie, no to są właśnie, to jest właśnie ten materiał, który pozostał po pouczkach, czyli ludzkie kości przemyte. A jak udało się panu dotrzeć do bohaterów tego reportażu i namówić ich na rozmowę o tych wydarzeniach? Wydawać by się mogło, że nikt nie będzie chciał się chwalić tym, że przeszukiwał ludzkie szczątki po to, żeby się wzbogacić. No właśnie, ja też tak sądziłem. Tymczasem w przypadku Bełżca spotkała mnie duża niespodzianka, ponieważ jeździłem po wsiach w okolicach Bełżca, skąd można było w miarę szybko dostać się do Bełżca na nogach, zakładając, że no właśnie stamtąd pochodzili kopacze. I okazało się, że jest całkiem spora grupa osób, która jest w stanie mi o tym opowiedzieć, która. I to też nie jest tak, że oni się chwalili tym. Raczej opowiadano mi o tym jako takim właśnie czymś, takim wspomnieniu z młodości. Musi pan wiedzieć, że był tutaj taki obóz, mówi na niego Kozielsko, i tam się chodziło, i kopało, i wyciągało, używało się później raf i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. To, co było dla mnie szczególnie zaskakujące, to, że ze mną rozmawiali właśnie. Że mówili otwarcie o tym i też to były dosyć trudne rozmowy też ze względu na, po pierwsze, na temat. Wiek też nie był, moich rozmówców też nie, jakby nie powodowało, że te rozmowy były łatwiejsze.
Ale mimo to jakby spotkałem się z taką postawą bardzo otwartą. Opowiadano mi, oczywiście dopytywałem o to, opowiadano jakby też w reportażu, tak jak każdego reportera interesuje mnie detal, więc dopytywałem i na przykład ktoś opowiedział o tym, że zdarzały się doły, których w Bełżcu, w których było dużo rąbanki. No. Więc ja dopytywałem o tą rąbankę, co to jest rąbanka? No, okazało się, że to były doły, gdzie były całe ciała, nie zdołano ich spalić. I w związku z tym człowiek, który chciał się dostać do chciał się dostać do tego złota, do czyich zębów na przykład, musiał używać szpadla, więc rąbał te zwłoki. To właśnie te porąbane zwłoki to była rąbanka. I opowiadano mi o tym właśnie bez. To nie było tak, że się chwalono. Tylko raczej no, opowiadał mi o tym, jak o czymś takim, no, w gruncie rzeczy neutralnym. No, takie były czasy, widzi pan, no, i robiło się takie rzeczy. I z całą pewnością nie było też tak, że oni, moi rozmówcy, uważali, że jest to powód do wstydu, bo pewnie by mi o tym nie opowiedzieli. Ja też zadawałem im, jakby też nie czułem się powołany do tego, żeby ich oceniać i łajać, na przykład, jak pan mógł, czy panu nie wstyd. Zadawała mi raczej takie proste pytania, też, które wydawały mi się właściwe, czy to było dobre, czy złe na przykład. I bardzo zaskakujące na mnie było to, że wielu moich rozmówców miało problem z odpowiedzią na to pytanie. No bo z jednej strony, no jednak. Z jednej strony jednak, no, nie było to w porządku, bo martwi ludzie, no ale z drugiej za to, co tam znaleźliśmy, kupiliśmy sobie krowę. Nasze życie się poprawiło i właściwie były same plusy, a ci ludzie i tak już nie żyli, więc w czym problem, prawda? Więc jakby cała ta moja przygoda, w cudzysłowie, z puczkami, no, składała się z serii jakichś takich, no, zadziwień, można powiedzieć. Oczywiście nie zawsze było tak prosto, no też ja zresztą zakładałem, że moi rozmówcy częściej spotkam się z rezerwą, więc chciałem się przygotować odpowiednio do tych wyjazdów i włożyłem bardzo dużo wysiłku, żeby dotrzeć do akt spraw karnych Kopaczy, które nie były wcześniej opisywane ani przez dziennikarzy, ani przez naukowców i trwało to dosyć długo, zanim je znalazłem w Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej. Więc była to też, oprócz rozmów, na podstawie których powstał, efektem których był tekst, było też sporo takich wyjazdów, spotkań i godzin spędzonych w archiwach, które nie przyniosły mi jakiegoś plonu reporterskiego. Kopano z różnych powodów. Czy bieda odgrywa decydującą rolę? Nie zawsze. Oczywiście, że nie. No to jest też tak, że ja. Cytuję wielu, wielu ludzi, którzy mają coś do powiedzenia na temat kopania. I to wcale nie jest tak, że bieda jest tam decydującym czynnikiem, no bo oczywiście z jednej strony mamy pana, o którym wspomniałem, człowieka, który mówi, że znalazł pierścionek i za ten pierścionek, on był wtedy młodym chłopakiem i miał tam 15 lat chyba, i znalazł ten pierścionek i za ten pierścionek nie, kupili krowę i cała rodzina odżyła dzięki temu, a też trzeba powiedzieć, że akurat te tereny w okolicach Bełżca na skutek korekt granicznych po 1939 roku pomiędzy sowiecką Rosją a hitlerowskimi Niemcami, te tereny znalazły się w ZSRR. Sowieci zrobili tam po prostu pas graniczny i część domów, część mieszkańców została wysiedlona na wschód i wrócili po ataku Niemców na Związek Radziecki po czerwcu 1941. Kiedy wrócili, okazało się, że nie mieli do czego wracać.
nie mają nic domów, jakby nic nie zostało po tym dawnym życiu i zaczynają właściwie od nowa. I w takiej właśnie sytuacji był ten mój rozmówca, który wrócił z matką ze wschodu. Nie było tam, z ich domu niewiele zostało, ale za to pojawiła się szansa w postaci obozu zagłady, po którym zostały masowe groby. Więc chodził tam, znalazł pierścionek i kupił sobie krowy. Ich życie od razu się poprawiło. Więc to jest jakby jedna strona medalu. Ale są też na przykład opowieści, wcale nie jest ich mało, ludzi, którzy nie musieli tam chodzić i chodzili tam tylko po to, bo można było. Bo było można, bo nikt nie przeganiał. Taka najbardziej, no taka powiedzmy, w moim przypadku zapadająca w pamięć historia, to jest właśnie opowieść pani z Bełżca, której matka chodziła właśnie na Kozielska, bo tak mówiono na ten obóz zagłady, i poszła jednego dnia, znalazła złoty kolczyk, dała córce, poszła drugiego dnia, znalazła drugi złoty kolczyk. Ten sam, proszę sobie wyobrazić, opowiadała mi pani z radością, ten sam. I też dała go córce, i córka po prostu chodziła w tych kolczykach. To były jej pierwsze kolczyki w życiu, do których przykuła sobie uszy, była przeszczęśliwa. Jakby nie sprzedali tego złota, no bo nie ważyło to zbyt dużo. I sama mówi, że nie powiedziało im się tak źle, no po prostu była taka okazja, należało z niej skorzystać, i tak też się stało. Więc ta bieda nie zawsze się tam pojawia. Oczywiście wszyscy byli biedni wtedy, ale. No to jest też pytanie o pewną granicę, co jesteśmy w stanie zrobić, żeby poprawić sobie ten los. W książce pełno jest wstrząsających opisów. Byli kopacze ze szczegółami opowiadali o tym, jak wyglądały poszukiwania. Pozwolę sobie przytoczyć fragment takiej wypowiedzi. Kilku się nas zebrało, ciekawe chłopaki takie, i poszliśmy zobaczyć. Gdzieś godzina 10 w dzień była. Włosy, ręce, palce, całe głowy. Smród niesamowity, ino na teren się weszło. Widziałem wykopany dół, wyciągali trupa, jeszcze żywe ciało. Jeden ręką za włosy trzymał i rydlem, znaczy szpadlem, walił w szyję, żeby głowę obciąć, bo jeszcze się trzymała korpusu. To właśnie była rąbanka. Bo rąbali. Potem szczękę wyłamał i do kieszeni. Po ząbku przecież nie wyjmował. Bohaterowie pańskiego reportażu dopuszczali się procederu bezczeszczenia zwłok, jednak nie uważali, że było to naganne moralnie. Tak jak pan wspomniał, mieli problem z odpowiedzią na pytanie, czy to było dobre, czy złe. Jak pan uważa, z czego to wynikało? Akurat ten pan, którego fragment pani wypowiedzi pani przytoczyła, uważa, że to było naganne moralnie, i on opowiada o tym jakby z pozycji obserwatora i jest dosyć radykalny, bo twierdzi, że gdyby mógł, to by wszystkich tych kopaczy zasypał w tym dole. Więc to jest taki też przykład człowieka, który nie kopał i potępia. To, z czego wynikało kopanie? No, z przyzwolenia, z tego, że była możliwość, że otwarło się Kozielsko, jak mówi jeden z bohaterów. No ale też z tego, że wie pani, no to byli ludzie, którzy funkcjonowali w okolicy obozu zagłady, gdzie zamordowano dziesiątki tysięcy ludzi w sposób taki przemysłowy, gdzie codziennie pojawiały się nowe transporty, gdzie naprawdę życie ludzkie nie miało żadnej wartości, życie Żydów nie miało żadnej wartości. Patrząc z perspektywy jakby no, sprawców. I wydaje mi się, że funkcjonowanie przy takim ośrodku masowej zagłady no, bez wątpienia zostawia coś, wychodzimy z czymś. Oni byli najbliżej, moi bohaterowie byli najbliżej tej zagłady, jak tylko mogli być. Obserwowali to z odległości najmniejszej, z jaką można to było obserwować. A jednocześnie wielu z nich to no, faktycznie zmagało się z biedą, z niedostatkiem. Wrócili z wojny czy z wysiedlenia z niczym. I zaczynali od nowa. Oczywiście to nie, jakby nie staram się tego usprawiedliwić w żaden sposób, tylko zrozumieć jakoś tam,
Z całą pewnością powodów było wiele. I to, co można też powiedzieć z całą pewnością, to to, że państwu nie zależało na tym, żeby te tereny jakoś zabezpieczyć. Nawet nie chodzi o ten okres powojenny tuż, kiedy ta sytuacja w kraju była, jaka była. Natomiast to jest tak, że w 1960 roku prokurator, który robił wizję lokalną po zatrzymaniu grupy kopaczy w Sobiborze, przygotował wizję lokalną. Ja czytałem te dokumenty i to brzmi jak opis amatorskiej kopalni, wie pani, złota po prostu. I tam nie ma jakichś sformułowań w stylu taki dołek, czy tam, nie wiem, wykop. Tylko sformułowania hałda, na przykład hałda kości, doły wielometrowe. I to świadczy o jakimś takim absolutnym poczuciu bezkarności kopaczy. To jest 60. rok. 60. Jednocześnie przy jakiejś takiej całkowitej niesprawności państwa w tym obszarze, żeby zabezpieczyć ten teren. Więc po prostu moi rozmówcy, kopacze, czuli przyzwolenie. No, w czym problem? Czyli właściwie władza w żaden sposób nie próbowała ukrócić tego Oczywiście, że procederu. nie próbowano. Oczywiście były podejmowane jakieś tam. Były podejmowane próby zatrzymywania kopaczy i chyba już są mniej więcej od 57 w Sobiborze, 59, 60 zatrzymywano kopaczy. I to zahamowało ten proceder, no ale jednak od 44 do 60 roku te tereny były niezabezpieczone praktycznie w żaden sposób. W żaden skuteczny sposób, prawda? I to, co było dla mnie bardzo uderzające, to jakby argumentacja zatrzymanych osób w Sobiborze w 60 roku, powtarza się wielokrotnie. Ta argumentacja osoby zatrzymane podkreślały, że argumentacja przemawiająca za ich niewinnością, że nie było tam tablicy w byłym obozie zagłady, a był to teren, który wyglądał tak, że jakby czuć było po pierwsze ten smród rozkopanych mogił. Walały się kości, widać było też ciała w stanie częściowego rozkładu. I kopacze twierdzą, że nie było tam tablicy, która wprost mówiłaby, nie wolno kopać. Państwo nie zdbało o tą tablicę, w związku z tym oni nie wiedzieli, nie wiedzieliśmy. Gdyby była tablica, no to byłoby jasne. Więc to też świadczy o tym, że kopacze uważali, że są całkowicie, że wolno, no po prostu wolno. Skoro państwo nie dba o to, to w czym problem, że ja, biedny chłop czy robotnik, ojciec z kilkorga dzieci sobie dorobię, a jak nie, no to się zmarnuje, no i pan by nie wziął, też kilkukrotnie pytano, no pan by nie wziął, a niech pan powie tak serio, no nie wziąłby pan. Czytając książkę, zwróciłam uwagę na charakterystyczny język kopaczy. Przeszukiwali żużel albo węgiel, a przecież chodziło o popiół wymieszany z przepalonymi ludzkimi kośćmi. Używano określenia rąbanka, co oznaczało zwłoki pocięte łopatą. Czy ten język był jakąś formą wyparcia, oszukiwania samego siebie? Tak, oczywiście. Profesor Bilewicz o tym mówi w mojej książce. No to jest język, który chronił kopaczami przed nimi samymi, przed tym, co robili. No bo czym innym jest mówienie, o, natrafiłem, powiedzenie natrafiłem w tym grobie na rąbankę. A czym innym jest powiedzenie, trafiłem w tym grobie na sporo zwłok, które musiałem rozbić łopatą, bo to trudne. Ten język pozwalał jakoś oswoić ten horror, z którym oni się stykali. Oczywiście, no, wszystko to jest jakoś tam iluzoryczne, no bo przytoczyła pani opis, który nie pozostawia wątpliwości na czym tak naprawdę polegało to kopanie, prawda? Ale to jest język, powtarzam, który miał ich chronić, tak, który miał powodować, że to, co robili, mogło się wydać odrobinkę mniej odrażające.
Krążyły opinie, że wykopane złoto okazywało się niedorobne, że sprowadzało na kopaczy nieszczęście. A jak było naprawdę? Czy to znalezione złoto w jakiś sposób wpłynęło na życie tych ludzi, czy je polepszyło? Tak, myślę, że wpłynęło i polepszyło w niektórych przypadkach. Oczywiście niedorobne, to jest termin, który usłyszałem od jednego z moich rozmówców, który mówi, że na tym nie dało się dorobić, co wyraża oczywiście przekonanie, że chociaż z jednej strony nie było to nic złego, jednak z drugiej wisi nad tymi kopaczami, osobami, które profanowały te groby, jednak wisi coś w rodzaju klątwy i prędzej czy później będą musiały te osoby za to odpowiedzieć, a złoto czy pieniądze, które uzyskano z tego procederu, jest niedorobne, czyli nie da się na tym dorobić. Ale no, tak, oczywiście nie mam wątpliwości, że część osób no, poprawiła swoją sytuację. Mówiłem już o tej krowie, ale też jest tak, że jakby chłopi, którzy wykopywali złoto, jakby nie byli w stanie ocenić realnej wartości tych fantów, łupów, więc dosyć szybko pojawiły się te punkty, gdzie można było to złoto sprzedać, spieniężyć i jak można sobie wyobrazić, ludzie, którzy kierowali takimi punktami, którzy skupowali od te jakby znalezione artefakty, od kopaczy, no raczej wiedzieli, że mają do czynienia z takimi zasobami dosyć najednymi. W samym Bełżcu, bardzo blisko byłego obozu zagłady, było gospodarstwo, w którym pracował pewien człowiek, pisze o nim w książce, który miał wagę. I pisał, miał też taki pisał tam na ścianie, czy w jakimś takim widocznym miejscu, ile płaci za złoto, no, bo to był to w pełni profesjonalny skup złota z ludzkich zębów, złota z obozu zagłady. I jeżeli moi rozmówcy twierdzą, że niewiele osób się na tym dorobiło, to faktycznie no, pewnie tak jest, że te pieniądze nie spowodowały, że ich sytuacja życiowa zmieniła się w sposób radykalny, ale na pewno ich rację poprawił. Jeszcze wracając do tego poprzedniego wątku dotyczącego braku świadomości, cen kruszcu, wartości tego, co można było znaleźć, co znajdowano w obozie zagłady. Przytaczam opowieść jednego z kopaczy. Przecież kopacz to jest za dużo powiedziane, to był młody chłopak, który kręcił się tam obok kopaczy i opowiadał w moim reportażu, jak znalazł kilka złotych zębów w dół. Mam cztery zęby i sprzedał je właśnie u tego człowieka, o którym wspomniałem poprzednio i za wszystkie uzyskane pieniądze za to złoto wydał na zakup swetra, żeby w kościele ładnie wyglądać. No więc wyobrażam sobie, że faktycznie no tam jakby nie spowodowało jakiejś rewolucji finansowej to, co tam znajdowano w życiu moich bohaterów, ale nie ulega wątpliwości, że było dla nich mocnym wsparciem. To, co działo się w Bełżcu i Sobiborze, nie było incydentem, ale procederem na szeroką skalę i z dużym rozmachem. Czy zaskoczył Pana fakt, że kopać chodziły całe rodziny, w tym również dzieci? Nie, to akurat mnie nie zaskoczyło, ponieważ pojawiło się trochę tekstów wcześniej, całkiem sporo tekstów na Treblinki i jakby też tekstów pisanych po wojnie zaraz przez dziennikarzy. Więc jakby wyobrażam sobie, że wszędzie to wszystko wyglądało nieco podobnie, że kiedy ludzie już widzieli, że można, no to wtedy szli tam kopać. To, co mnie zaskoczyło, to w przypadku Bełżca i Sobiboru, to z całą pewnością czas trwania tego procederu. I to, że w 60 roku działa tam, że obóz zagłady wyglądał po prostu jak kopalnia złota, to mnie zaskoczyło. Zresztą Bełżec nie wyglądał lepiej wtedy, ponieważ tak się składa, że zostały zdjęcia zrobione przez milicjantów, którzy organizowali obławy na kopaczy i te zdjęcia są w aktach i każdy może sobie zobaczyć, że był obóz zagłady pod koniec lat 50. Miejsce, w którym zginęło około 480 tysięcy ludzi, wygląda jak plac budowy. Są ogromne doły.
i te doły jakby nie wynikają z prac budowlanych, tylko wynikają z tego, że ktoś postanowił sprawdzić, czy na pewno ofiarom zebrano wszystko. Opisane przez Pana wydarzenia miały miejsce na terenie, gdzie mieszkają katolicy, osoby uczęszczające do kościoła. A jaka była postawa duchowieństwa w tej sprawie? Czy Kościół w jakiś sposób reagował? Obojętna raczej. W jednym jedynym przypadku tylko mój rozmówca wspomniał o tym, że ksiądz powiedział w okolicach Bełżca, ksiądz Jan Kijas, ludzie nie chodźcie tam kopać, bo to jest cmentarz. Ale ludzie i tak chodzili, no bo trzeba jakoś żyć. Postawa kościoła raczej była obojętna po prostu. No. Ja zresztą próbowałem sprawdzać w kronikach parafialnych, czy może są jakieś wzmianki o tym, czy może kościół jakoś starał się przeciwdziałać tego typu zachowaniom. Nic takiego nie znalazłem. Nic absolutnie. A faktycznie jest tak jak pani mówi, no, że jednak większość moich bohaterów, czy właściwie wszyscy, to katolicy. I jakby dowodzi tego też fakt, że na przykład w niedzielę nie kopano. Ponieważ niedziela to był taki dzień, kiedy nie chodzi się do pracy, żeby niedzielę trzeba uszanować. Jest to dzień święty, więc nie kopiemy wtedy. Czas naszego spotkania dobiega końca. Naszym gościem był pan Paweł Piotr Reszka, któremu serdecznie chciałam podziękować za niezwykle ciekawą rozmowę. Bardzo Dziękuję dziękuję. również wszystkim uczestnikom za poświęcony czas i uwagę i zapraszam na kolejne spotkanie, które odbędzie się już jutro o godzinie 18. Do widzenia. Bardzo dziękuję.